Otwieramy przednią pokrywę drukarki. Za widoczny uchwyt wyjmujemy zespół tonera i bębna. Zdejmujemy zabezpieczenia tonera i bębna. Zakładamy nowy toner do bębna. Delikatnie wciskamy zieloną zapadkę. Przesuwamy kilka razy drut koronowy znajdujący się w prawym górnym rogu bębna. Aby prawidłowo umieścić zespół bębna w drukarce, należy dopasować wypustki znajdujące się na bocznych ściankach zespołu bębna do prowadnic znajdujących się w drukarce. Aby zresetować wymieniony bęben, pozostawiamy przednią pokrywę otwartą. Naciskamy i trzymamy przycisk GO do czasu, aż zaświecą się wszystkie diody. Zamykamy przednią pokrywę drukarki. Aby wydrukować stan materiałów eksploatacyjnych, należy 3 razy nacisnąć przycisk GO.